serdecznie witam drużynę z Lublina. Tak sobie tutaj usiądę, jak podróż. Ile godzin jechaliście? Bo macie bliziutko teraz. Nie, na Lublin jest daleko. Fajny strojek to mam zafundował, bo pierwszy raz na Lublinie. Prezes Pelczar. Elegancko się wypuka, ja też mam takie czarne spodenki. Słuchajcie, przede wszystkim wam gratuluję awansu do wielkiego finału. Jesteście w najlepszym sercu w Polsce. To już jest mega sukces. Wiecie, ile drużyny startuje w takich mistrzostwach Polski od samego początku w rozgrywkach ligowych? 120. Chyba na mojej stronie przeczytałeś. Czyli jesteście już w sercu na 120 drużyn. Powiedz mi taką rzecz. Trudniej było w ćwierćfinale czy w półfinale? W ćwierćfinale. Kogo się myli w ćwierćfinale? Ale Żelec odpadł od Budy i... No to może i rację, tak dla ekspertów koszykówki tak. Co powiecie o gospodarzach? Radą jest waszym zdaniem drużyną taką na medal? Raczej nie. Bo graliście z nimi. Na medal może nie. A wy? Jak się pasowało? No to przecież marzenie jest każdego chłopaka zdobyć medal. A jak myślicie, które to są moje już finały? 12. Wszystko wiesz. 12 moje finały. Jesteś pełnym składem, albo komuś zostawiliście? Nawet o jednego za dużo, bo zgłosić możesz tylko 15 zawodników, a ze 16. No jak to nie, może jeszcze być zmieniony w czasie mistrzostw. To tak jak macie wszystko w nagrody. I będziecie grali w Eblu. Słuchajcie, jest taka propozycja, bo wiecie, że ja tutaj z trenerami robię takie później zarobi oficjalne mistrzostwa Polski dla 15-latków. Wpadłem na taki pomysł, żeby we kwietniu we Wrocławiu będzie turniej dla 2004, tak? I padłem taki pomysł, żeby nie robić półfinału, tylko zaprosić wszystkich finalistów, czyli was też, przyjadliby się na taki turniej. Ale już nie będziemy grali pasarelu. Normalnie. I do tego turnieju dałbym dwie dzikie karty, nie? Bo tylko mogę mieć 10 drużyn. Komu byście dali takie dzikie karty, co waszym zdaniem drużyny, które powinny tu być, a miały pecha w losowaniu i nie ma? Katowice. Ty byś na Katowice i Kościół, tak? A Sopot? Sopot też. Słuchajcie, jest tutaj ktoś młodszy, rocznik 2005. Nie macie. Wy macie wszyscy rocznik 2004. Tyle czoła, że wszyscy razem jesteście jedna rodzina. Jesteście wszyscy z Lublina, tak? Tak. Wszyscy wychowankowie. Powiecie w innych zespołach, jak to wygląda, nie? I dobrze, no fajnie by było, jakbyście sięgnęli po medal, tym bardziej ja zawsze szanuję takie drużyny, co zdobywają medal i grają z swoimi. I na jednym turnieju pamiętałem, że...